poprzednim filmiku pisałam, że tutaj w tym wypadku ten współczynnik tarcia statycznego wynosi 0,59. Zobaczmy to sobie na kalkulatorze. 50 podzielić przez 49 to jest tyle i to wszystko jeszcze podzielić przez pierwiastek z trzech, czyli 1,73. To się równa, no tak, 0,589 i tak dalej, tutaj zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku mamy 0,59.